zawsze interesowała mnie kwestia jakości architektury. I uznałem, że o jakości architektury decyduje stopień, w jakim architektura zadowala swoich użytkowników, ludzi, dla których jest projektowana. W rzeczywistości mamy do czynienia przecież w większości z istniejącymi obiektami, które trzeba dostosować, trzeba otworzyć, trzeba je udostępnić. A niewątpliwie Sejm to przykład o tyle istotny, że jest to symbol funkcjonowania polskiej demokracji i zapewnienie dostępności zespołu obiektów Sejmu było niezwykle istotnym zadaniem, które udało mi się realizować dzięki temu, że nasz zespół został wprowadzony przez świętej pamięci Piotra Pawłowskiego i mogliśmy pracować nad poszczególnymi obiektami zespołu sejmowego. To jest pewne dziedzictwo modernizmu, który no, jego hasłem było jakby działanie dla pełnosprawnych, silnych, młodych ludzi. Tak Corbusier przedstawiał swojego modulora. I trzeba było wykazać, że to nie jest to, o co nam w tej chwili chodzi. Czyli architektura, którą mamy po modernizmie, musi naprawiać te błędy, które modernizm nam wprowadził. Przy czym wiele z nich jest nie do naprawienia. No więc tam, gdzie jest to możliwe, na pewno trzeba zmieniać to, co jest. Ale wiadomo, że wszystkiego nie zmienimy. I w związku z tym trzeba tymi środkami, jakimi dysponujemy, dostosowywać ją. Propagowanie tej idei, publikowanie tych prac, które dotyczą obiektów, budynków i przestrzeni publicznych, właśnie kształtowanych w sposób przyjazny, jest znakomitym wskazaniem kierunku, w jakim architektura powinna się rozwijać. Jestem niesłychanie wdzięczny Piotrowi Pawłowskiemu, że on umożliwił mi współdziałanie z nim w różnych działaniach dotyczących dostępności. I to było wielką szansą, którą starałem się wykorzystać. A sądzę, że trudno jest mówić o czymś ważniejszym, jeśli się człowiek zajmuje architekturą.